Takim głównym błędem operatorskim, który ja dostrzegam, oglądając, oglądając filmy, to jest takie myślenie o obrazie, który jest na. Właściwie praca polega na filmowaniu. Nie na tym, żeby wykreować jakąś rzeczywistość, tylko żeby to po prostu przełożyć na, na, na taśmę. Praca operatora. Jest pracą twórczą, i operator powinien, moim zdaniem, wnosić coś do, do, do opowieści. Powinien, powinien tworzyć, pokazywać przez swoją pracę, pokazywać swój język, podkreślać pewne rzeczy, które są w scenie, w filmie, ale to wszystko powinno być dostosowane do, do opowieści i do historii.